Radio Doksa. Dwadzieścia 8 minut pozostało w tej chwili do godziny 15:00. Czas na naszego zapowiedzianego gościa. Witam w naszym studiu Tomasza Słodkiego. Dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Tomku, nie będziemy ukrywać, że znamy się od dawien dawna, więc chyba przyjmiemy taką teorię, że będziemy mówili do siebie na ty, bo jesteś osobą, która z mediami jest bardzo mocno związana i to już od wielu lat. Poznaliśmy się w Radiu Opole bodajże, prawda? Bardzo dawno temu, przy okazji festiwalu Nie Zabijaj, który na Opolszczyźnie organizowałem. Ale to już czasy zamierzchłe, bo teraz urodziła się nowa twoja miłość do dalekich podróży. No i przepraszam, że nawiążę do pewnego filmu, jeżeli państwo znają taki film z Harrisonem Fordem z 1994 roku, Stan zagrożenia. To jest mowa właśnie o kolumbijskiej mafii. I o Kolumbii będzie mowa i będziemy łamać te stereotypy dotyczące tego kraju, bo z jednej strony zakochałeś się w tym kraju, będziesz pisał książkę o tym kraju, no i też miałeś okazję rozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień mieszkają w tym kraju, prawda? A są z całego świata i z Polski, i z Meksyku, i z Wenezueli, i są też Kolumbijczykami i rzeczywiście bardzo dużo fajnych informacji mi przekazali. Skąd miłość do Kolumbii? W grudniu poleciałem do Amsterdamu i tam poznałem Kolumbijczyka i jak dowiedziałem się, o, z Kolumbii jesteś, no narkotyki i niebezpieczeństwo. On mówi, nie, słuchaj, to są stereotypy. Wszyscy tak mówią na całym świecie. No to przyleć do Kolumbii i zobaczysz, jak tam jest. No, stwierdziłem, dobra, to polecę. W styczniu poleciałem do Kolumbii, miałem polecieć tylko na chwilę, ale stwierdziłem, że zostanę dłużej, przedłużyłem swój pobyt, kupiłem sobie takie bilety, że mogłem zmienić datę swojej podróży do Polski. No i po 3 miesiącach stwierdziłem, że Kolumbijczycy są sympatyczni, wyluzowani, mimo że nie mają pieniędzy, to bardzo cieszą się życiem. Postanowiłem sprzedać wiele rzeczy, które miałem, zamknąć studio telewizyjne, które w Warszawie prowadziłem i zacząć podróżować po świecie. Ale mówi się bardzo często, jeżeli chodzi o ludzi z Ameryki Południowej, czy też z Ameryki Środkowej, że to są ludzie, którzy ten uśmiech niejako mają na twarzy każdego dnia i zarażają tym uśmiechem i tym pozytywnym podejściem do życia. Ile jest w tym prawdy? Zacząłem zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. No i pomyślałem sobie, że po pierwsze... Bo mają słońce. No właśnie, 27 stopni w Medellin, ale na przykład w Bogocie, która leży w górach, jest już 16 stopni i pada cały czas deszcz. W związku z tym tam nie jest wcale ciepło. Jak odwiedziłem moją koleżankę, która pochodzi z Opolszczyzny i która w grudniu także przeprowadziła się do Kolumbii, no to ona cały czas jest zmarznięta i mówi, że cały czas jest tutaj po prostu pochmurno, więc tego słońca nie ma tam cały czas. Ale myślę, że ludzie mają takie pozytywne podejście do życia, dlatego że po prostu cieszą się tym życiem. Z każdej knajpy, z każdej taksówki wydobywa się muzyka, leci salsa, leci ragaton, więc ludzie naturalnie się cieszą. Pamiętam, przyszli do mnie znajomi z Kolumbii odwiedzić moje mieszkanie, no to puściliśmy muzykę z telewizora i nagle oni po prostu się poderwali i zaczęli tańczyć. Mówią, chodź tańcz, nie, ja się krępuję, nie, jak to, chodź tańczyć, bo tutaj jest po prostu, to jest naturalne w Kolumbii, więc myślę, że oni po prostu mają pozytywne podejście do życia. To ja muszę najpierw zapytać, bo zaczęliśmy tak od tego, dlaczego oni tacy są pozytywnie nastawieni do życia, to ja muszę zapytać o twoje pierwsze wrażenia i jak w ogóle przygotowywałeś się do tej dalekiej podróży, bo nie ukrywajmy, to nie jest wyjazd do Krakowa, gdzie jedziesz 3 godziny, jesteś na miejscu w najlepszym przypadku. Mówię o drodze, gdy jedziemy do Krakowa pociągiem, natomiast to jest jednak już inny kontynent. Leci się nad Atlantykiem, no i zupełnie inaczej człowiek chyba wtedy myśli, wiedząc, że tutaj zamyka pewien etap swojego życia, a tam musi zacząć nowy. No i z jednej strony to, co słyszałeś o Kolumbii do tej pory i to, co zobaczyłeś tam na miejscu. Wszedłem na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych na aplikację iPolak i dowiedziałem się, że muszę się zaszczepić na żółtą febrę, że muszę w ogóle uważać i tak dalej, więc stwierdziłem, dobra, zapytam moich kolumbijskich znajomych, oni powiedzieli, że w ogóle nie musisz się szczepić, przyjeżdżaj i wszystko będzie okej. I tak jak stałem, po prostu pojechałem. W styczniu wyruszyłem około 23 stycznia do Kolumbii. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, to klimat, czyli gorąco. Wszyscy mówili mi, przyjedź do Medellin wieczorem, więc sobie tak myślałem, żeby tylko było ciemno. No i okazało się, że o godzinie 18 każdego dnia
robi się ciemno, więc o 6 już nie mają słońca i moim oczom ukazała się niesamowita miejscowość pełna kolorowych lampek na wszystkich górach, to domy. No i później jak wjechałem do Kolumbii, to zobaczyłem palmy, zobaczyłem inną roślinność, zobaczyłem zupełnie inną architekturę i rzeczywiście poczułem się w nowym świecie. I pamiętam, że kiedy nagrywałem jednego ze swoich vlogów na Uniwersytecie Antioquia w Medellin, to sobie tak pomyślałem, co to znaczy norma, co to znaczy normalność? Że normalne jest dla nas to, że jak idziemy do toalety, to po oddaniu kału wrzucamy papier do toalety, a w Kolumbii wrzuca się do kosza i na przykład leży tych papierów mnóstwo. I tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, czym jest ta normalność. I zrozumiałem, że tak naprawdę normalność to jest tylko wtłaczanie do naszej głowy pewnych schematów. A pamiętasz swój pierwszy sen? Bo to podobno jest zawsze taka rzecz, o której warto pamiętać i do której warto sobie powracać. Mało mi się śni, wiesz, więc, a przynajmniej nie pamiętam tych snów z Kolumbii, no nie pamiętam swojego snu. To jeszcze zanim usłyszymy muzykę z Kolumbii, dlaczego mówisz o Medellin, jak wszędzie mówi się Medellin? No właśnie, Medellin mówi się w krajach niehiszpańskojęzycznych. W Hiszpanii byśmy powiedzieli Medellin. W Ameryce Południowej ten regionalist to jest Medellin, a w Argentynie słyszałem, że się mówi Medellin. W związku z tym dwie literki L są czytane właśnie jako J, jako G, jako Sz. Czyli o języku hiszpańskim sobie też porozmawiamy, jak on potrafi inaczej brzmieć właśnie po drugiej stronie Atlantyku. No ale teraz, ponieważ powiedziałem, że trochę muzyki kolumbijskiej też będzie na naszej antenie, to do rozmowy powracamy już dosłownie za niecałe 3 minuty i wtedy ciąg dalszej opowieści. No i też zmierzymy się z tym tematem, który można powiedzieć wisi jak fatum nad Kolumbią, czyli o tych narkotykach, jak to faktycznie tam wygląda. Też, o tym też i o tym już dosłownie za kilka chwil. Cielo,
może nie będę podejmował się tłumaczenia tego tytułu, ani też wymawiania nazwy tego zespołu, ale Tomek to zrobi pewnie świetnie. Fer Blandon to jest dziewczyna, która nagrała ten utwór, a tytuł to Zabierz mnie stąd. To jest dziewczyna, która z przyjaciółmi stworzyła sobie właśnie ten kawałek. To jest koleżanka Wiktora, do którego poleciałem do Kolumbii. I co ciekawe, ten utwór jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że słuchając go, w pewnym momencie spłynął na mnie tekst piosenki Serce, która będzie dołączona do książki na płycie CD, bo jeszcze oprócz tego, że będzie książka, to będzie właśnie jeszcze utwór. I zacząłem pisać tekst o sercu i intuicji do tej muzyki. No i się okazało, że powstał utwór mój. To teraz o tym projekcie, bo projekt, nad którym pracujesz, to też książka, ale już wiemy, że to będą też opowieści. Opowieści ludzi, którzy przyjechali do Kolumbii i podobnie tak jak ty stawiali tam pierwsze kroki, no i musieli się zmierzyć z tą rzeczywistością. Ta rzeczywistość z jednej strony, sam powiedziałeś, że ludzie optymistycznie nastawieni do życia, no ale to, co jednak w głowach naszych jest, ten obraz Kolumbii, o tych narkotykach, o tych mafiach. Ile w tym jest tak w zasadzie prawdy? No i ja też będę znowu wracał do Stanu Zagrożenia i Harrisona Forda, który ma pójść do szefa mafii i wszyscy mówią, nie, nie idź, bo on od razu cię zabije i za chwilę jest tylko pokazany takie pukanie do wielkiej bramy. Ja chcę porozmawiać z panem takim, z panem Cortezem, bo to chyba Cortez, bo to pewnie nazwisko bardzo popularne w tamtych rejonach świata. No i po prostu Harrison Ford poszedł sobie do pana Corteza. Porwań na ulicy już nie ma, ale jeszcze jakiś czas temu były. Dwa lata temu, około dwóch lat temu skończył się konflikt wewnętrzny, który trwał kilkadziesiąt lat. Głównie o ziemię. Ludzie byli zabijani na ulicy przez partyzantki tylko dlatego, że one chciały przejąć ziemię, szczególnie na wsiach. Jeśli chodzi o narkotyki, no to rzeczywiście chodząc ulicą czuć marihuanę. Są dealerzy, którzy proponują narkotyki, natomiast no nie ma tego jakoś specjalnie dużo. Kolumbijczycy odcinają się mocno od tego. Wiadomo, że to, tak jak w każdym kraju świata, te narkotyki się znajdą. No w Polsce też są narkotyki, więc to nie jest nic nowego. Chociaż Kolumbia ma rzeczywiście złą opinię narkotykową. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, no to ja na przykład mieszkam w centrum Medellin. Wynajmuję mieszkanie na 10 piętrze w budynku z ochroną i jak zacząłem jeździć z taksówkarzami, taksówki są bardzo tanie w Medellin, no to jak mówiłem, że poproszę do Boston Parku, to oni mówili peligroso, peligroso, niebezpiecznie, niebezpiecznie. I dopiero tak naprawdę od ludzi, już mieszkając na miejscu, dowiedziałem się, że tam jest niebezpiecznie. Ja normalnie wieczorami sobie szedłem do parku. Parki to są takie ośrodki miejskie, gdzie ludzie się spotykają wieczorem, gdzie jest dużo jedzenia, gdzie jest jakaś rozrywka, ktoś coś pokazuje ciekawego i tak naprawdę tony ludzi są w tym miejscu. Więc siedziałem sobie w tym parku 22, 23 i nic się nie działo. Ale na przykład, jak wracaliśmy z Wiktorem z imprezy, z klubu na przykład, to bardzo często on szedł z butelką po alkoholu, że gdyby nas ktoś zaczepił na ulicy, to rzeczywiście zacząłby nas bronić. Miałem takie sytuacje, że jechaliśmy na przykład motorem i nagle przed nami z motoru zeskoczyła osoba i wyrywała plecak przechodniowi, ale to się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Kolumbia jest bezpieczna, jeśli zachowujemy pewnego rodzaju bezpieczeństwo, to nic nam się nie powinno stać. Ale tego trzeba się nauczyć, tak? No, dostałem wskazówkę taką, nie wyjmuj telefonu na ulicy, nie chodź z drogim sprzętem, nie pokazuj, że jesteś bogaty, a jak widzisz, że ktoś za tobą idzie i jest to podejrzana osoba, to szybko przejdź na drugą stronę albo skręć w jakąś ulicę z boku. A jak jest traktowany tam Europejczyk? Bo na ten temat też jest bardzo wiele mitów, że przyjeżdżają Europejczycy i... No i jestem jedynym blondynem na ulicy z niebieskimi oczami, więc wszyscy się na mnie patrzą. To tak jak tutaj przyjeżdża Afroamerykanin i po prostu też się patrzą. Wszyscy się patrzą i są zainteresowani. Chociaż w Polsce mam wrażenie, że nie ma takiej dużej tolerancji jak tam, bo tutaj rzeczywiście ostatnio szczególnie ataki nacjonalistyczne na osoby o innym kolorze skóry zdarzają się. Tam jestem ciekawostką na ulicy. Do tej pory spotkałem w Medellin dwie osoby. Jedną był... Niemiec, który był tak samo zdziwiony naszym spotkaniem jak ja, a drugą osobą był Amerykanin, który chciał ode mnie pieniądze, bo stwierdził, że skoro jestem z Europy, to pewnie mam ich dużo. A dużo jest Polaków? Nie. W
Medellin nie spotkałem żadnej osoby, to znaczy turyści, którzy przyjeżdżają, to piszą do mnie i się spotykamy. Natomiast w Bogocie mam przyjaciółkę Joannę, która notabene pochodzi z Opolszczyzny, która w grudniu wyjechała, bo się zakochała i pojechała do chłopaka, i znam jeszcze jedną osobę, która jest z Polski, i to wszystko. Tomku, no to teraz o tym projekcie, bo będzie okazja do tego, żeby już wkrótce, podejrzewam, przeczytać zarówno książkę, ale to też pewnie, znając ciebie i twoje doświadczenia multimedialne, takie prezentacje też będą. Tak? Książka ciekawa dla mnie, bo z jednej strony jest to moje podejście do życia i opisanie tego, jak z dobrze funkcjonującego studia telewizyjnego, które w 2018 roku zrobiło prawie 1 000 000 obrotu, stwierdziłem, że zamykam je i ruszam w podróż, więc trochę piszę o zmianach i o tym, że tak naprawdę jeśli czegoś zapragniemy, to możemy to zrobić, bez względu na to, co to jest. I to poniekąd realizować też marzenia, tak? Bo tak. Bardzo często w tych naszych głowach gdzieś tam jest taki, no nie, nie rób tego, bo nie warto. Tu masz jednak ciepłą posadkę, tak? Masz fajne miejsce, masz fajną pracę, masz dookoła swoją rodzinę. Gdzie tam będziesz się porywał z motyką na słońce i leciał za ten ocean? Tak, więc ja o tym piszę w książce, żeby właśnie spełniać marzenia i być szczęśliwym człowiekiem. Ale na przykład proponuję także 10 przepisów kuchni kolumbijskiej, wegetariańskich. Przez 14 dni zabieram czytelników w podróż po Kolumbii i pokazuję różnego rodzaju miejsca, nie muzea, pokazuję miejsca, które warto rzeczywiście w Kolumbii zobaczyć, ale piszę też o ludziach Kolumbii, robię z nimi wywiady, pokazuję i Polaków, i Meksykanina, i Wenezuelczyka, i robię też wywiady na przykład z profesorką Uniwersytetu Antioka w Medellin, która opowiada o wewnętrznym konflikcie bardzo profesjonalnie. Do tego kody QR na prawie każdej stronie, które po zeskanowaniu przenoszą nas do świata filmowego i świata radiowego, gdzie możemy posłuchać wywiadów oraz zobaczyć, jak wygląda Kolumbia, jak wyglądają te miejsca, ale także pogotować razem ze mną, bo po zeskanowaniu na przykład przepisów kulinarnych możemy zobaczyć, jak je przyrządzić. Słodka kuchnia. Słodki gotuje wege. A co jedzą tak w zasadzie Kolumbijczycy? Bo ja też mam taki obrazek jeden. Stoi przede mną karton bananów prosto z Kolumbii. Tak. No bo to też platanów. Jest produkt eksportowy, prawda? Tak. Ciekawe jest to, że tam się je platany, czyli zielone banany, i one są trochę, mają twardszą skórę i z nich robi się na przykład placuszki albo słodkie desery. Jedzą bardzo dużo ryżu, uwielbiają fasolę, kochają frytki. Chyba cała Ameryka Południowa lubi fasolę. Tak, kochają frytki i często te frytki nie są dosmażone, czyli są takie, jak oni mi podają te frytki, to tak mi średnio smakują te frytki. Niekoniecznie. Bo nie są zarumienione, nie są takimi typowymi frytkami. No, oczywiście bardzo dużo kukurydzy. Kukurydza jest uwielbiana. Są na przykład placki z kukurydzy, które nazywają się arepa i podawane są ze wszystkim. Na przykład arepa de queso z serem białym, takim ciągnącym się. Ser biały się ciągnie, ale bardzo, bardzo pyszne. No to przy okazji wiemy, że w Ameryce Południowej nie ma takiego problemu z nabiałem, jak na przykład w Azji, gdzie nabiał jest bardzo drogi. To na koniec muszę jeszcze cię zapytać, kiedy kolejna podróż tutaj do kraju, gdzie będzie można cię zobaczyć, bo wiemy, że jest przygotowywana taka okazja do tego, żeby z jednej strony porozmawiać z tobą, wymienić się doświadczeniami, no i być może zachęcić ludzi do tego, żeby pojechali do Kolumbii, może i turystycznie, a może i też tak jak ty zrobiłeś, no nie wiem, czy na stałe? Zobaczymy. Planuję jeszcze Indie i Nowy Jork. 18 stycznia zapraszam do Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie, 29 stycznia do Praszki, do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie będę przez 90 minut przygotowywał taki multimedialny spektakl. Trochę też zaśpiewam piosenek, które napisałem w Kolumbii. To będzie spektakl, w którym trochę pooglądamy sobie Kolumbię, zobaczymy zdjęcia, filmy, ugotujemy coś razem, zrobimy pastę z awokado. No i przede wszystkim będę zachęcał do tego, żeby zaopatrzyć się w książkę i mieć ją ze sobą nie tylko w Ameryce Południowej, ale wszędzie, bo naprawdę dużo, dużo moich takich przemyśleń dotyczących zmian w życiu. A czujesz się już trochę, po trochę chociaż, Kolumbijczykiem? Si. Si. Senior. Senior Tomasz Słodki był naszym gościem. Dziękuję. Moglibyśmy jeszcze naprawdę porozmawiać nieco dłużej, ale obiecuję, że gdy Tomek powróci, bo teraz za chwilę dosłownie, za kilka dni wsiada znów w samolot i udaje się, zazdrościmy na tą chłodniejszą porę roku naszą. No ale mnie tam czeka dużo pracy, bo będę teraz pisał książkę i kończył ją. I jeszcze chciałbym zaprosić na mój fanpage. Kolumbia to nie tylko narkotyki. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to tam będę teraz sporo zdjęć i filmów wrzucał.
to zapraszamy bardzo serdecznie, a dziś naszym gościem był Tomasz Słodki. Ja obiecałem, że jeszcze może muzycznie się coś pojawi, ale no naprawdę rozmowa nas wciągnęła tak mocno, że za chwilę audycja bliżej samorządu. Tomku, serdecznie dziękuję. Dziękuję. No i mam nadzieję, że spotkamy się po twoim powrocie już tutaj do naszego kraju i wtedy sobie porozmawiamy już w innych audycjach, na przykład Doksa w podróży, o tym, o czym każdy turysta powinien wiedzieć. Zatem udanego lotu, no i mam nadzieję, do zobaczenia ponownie w Opolu. Do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. Tomasz Słodki był naszym gościem, a ja, jak już wspomniałem, za kilka chwil czas na audycję bliżej samorządu.